Muszę jeszcze raz nagrać, bo nie włączyłem jednej rzeczy. Zacznijmy od początku. Witam Was wszystkich w materiale, w którym odpowiem na pytania, które mi zadajecie, a przede wszystkim, czy na północy Polski w sumie w końcu spadnie deszcz i kiedy spadnie deszcz i jak wygląda sytuacja pożarowa. Ten materiał też nagrywam z racji tego, że w dniu dzisiejszym, czyli 8 czerwca, w okolicach praktycznie moich wybuchł pożar. Został bardzo szybko ugaszony, wręcz w zarodku. Przyjechała straż pożarna, chłopaki spisali się na medal, ale to pokazuje, jak trudna sytuacja jest właśnie w Polsce Północnej i w Polsce Centralnej. Natomiast zanim zaczniemy, ja dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, komentarze i lajki na naszej stronie na YouTubie. I jeżeli nie zasubskrybowałeś, a podoba Ci się to, co robię, zasubskrybuj. Daj łapkę w górę, napisz komentarz, to pomaga w zasięgach, a tak naprawdę nic nie kosztuje. Dzięki Wam wszystkim raz jeszcze. No i tutaj odpowiem przede wszystkim na pierwsze podstawowe pytanie. Gdzie jest w tym momencie największe zagrożenie pożarowe? I tu z pomocą przychodzi produkt IMGW, a dokładniej WRF FWI, i ten model służy do wyliczenia właśnie tego, między innymi tego zagrożenia pożarowego. I widzimy, że w Polsce Południowej, od Wrocławia, Piotrkowa Trybunalskiego na południe, zagrożenie pożarowe jest średnie bądź niskie lub bardzo niskie, a związane jest to z opadami deszczu, które tam występowały. Te opady deszczu od wielu dni tam na południu się kłębią, pojawiają bardziej w terenach górzystych, ale też czasami bliżej Kielc, Częstochowy. Dodatkowo te zachmurzenie i trochę niższe temperatury powodują, że ta wilgoć tam jednak w większej ilości zostaje. Natomiast im dalej na północ, tym to zagrożenie pożarowe jest coraz wyższe, aż do ekstremalnego zagrożenia w Polsce Centralnej i Północnej. To jest związane z tym, że tam mamy praktycznie cały czas gołe niebo, świeci słońce, są bardzo wysokie temperatury i nie ma deszczu. To wszystko bardzo szybko wysusza nam chociażby ściółkę, glebę. W tym momencie w wielu miejscach to już jest wysuszone na pył, chociażby u nas, tam w województwie podlaskim. I w kolejnych dniach niestety zmian nie widać. Zobaczmy sobie jeszcze wilgotność gleby na głębokości do 10 cm. No i widzimy, że od 20 do 30% mamy w Polsce Południowej. Też z racji tego, że tam te opady mimo wszystko jakieś występowały. Ale w Polsce Północnej od 10 do 20%, a w niektórych miejscach nawet mniej niż 10%. No, sytuacja jest naprawdę trudna, sytuacja nie jest ciekawa i również mamy na mapie w bazie pożarów i BLEZ widzimy, że w Polsce Północnej, Centralnej i Zachodniej zagrożenie jest bardzo duże, zagrożenie pożarowe. Wystarczy wyjść, zobaczyć w Polsce Północnej i Centralnej, co się dzieje i od razu będziemy wiedzieli, że sytuacja nie jest ciekawa, a bezmyślność i głupota ludzka nie zna granic. Nieraz byłem świadkiem, jak ludzie wyrzucają niedopałki papierosów w miejscach, gdzie mogą zrobić jakiś zapłon. No, wyrzucanie butelek to jest taki brak chyba logicznego myślenia. Butelka wyrzucona pod odpowiednim kątem, szyjka butelki może służyć jako soczewka i może skupiać światło na przykład na jakiś wyschłych liściach bądź na wyschłej ściółce i spowodować zapłon. Przykładów można mnożyć, ale to odsyłam na strony, które też informują, jak zachować się w lesie, jak zachować się podczas takich trudnych warunków, bo to tak naprawdę są trudne warunki. Jeżeli chcecie, żebym oddzielny materiał nagrał o tym, jak się zachować w takich sytuacjach, to dajcie znać w komentarzach. Ja się na pewno do tego w jakiś sposób odniosę. No i pytanie, na które wiele osób czeka, tych, które pisały do mnie, czy w kolejnych dniach będzie padać w Polsce Północnej i Centralnej i kiedy ten deszcz spadnie? Tutaj nam jako pomoc posłużą różne modele numeryczne, które sobie przejrzymy. Skupię się na akumulacji opadów total, całkowitej akumulacji od początku modelu do danej daty. No i zaczniemy od modelu Swiss 4x4 i ten model nam pokazuje akumulację opadów do 11 czerwca. I zobaczcie, do 11 czerwca w Polsce Północnej i północno-zachodniej opady śladowe, znikome, czyli praktycznie
Możemy powiedzieć, że niezmieniające sytuacji pogodowej do 11 czerwca. W Polsce południowej tych opadów zdecydowanie więcej, a najwięcej na południu województwa podkarpackiego, co się też dzieje, bo nawet teraz w momencie nagrywania tego materiału tam występują opady deszczu. Zobaczmy model ECMWF, europejski model. I ten model nam może wyliczyć prognozy do 18 czerwca. Tylko uwaga, to już są tak zwane fusy, to nie musi się sprawdzić. Prognoza pogody już powyżej 12-13 czerwca jest obarczona dosyć dużym błędem, ale zaglądamy, żeby zobaczyć, co tam mniej więcej widać. Ja ten disclaimer muszę Wam powiedzieć, a Wy musicie wziąć to do świadomości, że to może być, może się zmienić, prawda, z dnia na dzień. Model ECMWF niestety nie wygląda optymistycznie dla Polski północnej i północno-zachodniej również. A według tego modelu i poprzedniego modelu wyże nadal będą się utrzymywać i będą wpływać na pogodę, szczególnie w Polsce północnej, blokując przez to dostęp tych chmur z opadami. Zupełnie inna sytuacja według tego modelu ma być w Polsce południowej, gdzie te opady będą występować od linii Warszawa-Kalisz-Lubań w kierunku południowym. Im bardziej na południe, tym te opady powinny być w większych ilościach. No to jest bardzo duża akumulacja na bardzo długi okres. Natomiast no niestety tutaj też nie widać, żeby Polska północna i Polska zachodnia mogła w jakiś sposób odetchnąć, jeśli chodzi o opady. Sprawdźmy sobie inne modele. Model UM zupełnie inaczej widzi tutaj sytuację pogodową, sytuację opadową. Zobaczmy sobie, przy czym model UM tak naprawdę widzę, że od początku dosyć dziwnie pokazuje duże opady w Polsce Wschodniej, co jest moim zdaniem raczej błędnym założeniem. Dlatego tutaj zerknijmy sobie jeszcze na jeden główny model, na model GFS. I model GFS widzi tutaj nam dosyć długie daty, ustawmy sobie do 11 i zgodnie też z modelem ICM, ICON i modelem ECMWF, Polska południowa z większą liczbą opadów deszczu, natomiast w Polsce północnej i zachodniej te opady mniejsze, ale zobaczmy co będzie do 14, do 15 włącznie. Do 15 włącznie model GFS widzi również opady w Polsce północnej, a szczególnie północno-wschodniej. Przy czym, znów, to jest bardzo daleki termin. Ten termin nie musi się w żadnym, te prognozy nie mogą, nie muszą się w żaden tutaj sposób nam sprawdzić. Natomiast, no niestety, weźmy sobie jakieś północne miasto, weźmy sobie Olsztyn, który no w sumie też jest dotknięty tą suszą, bym powiedział. Zobaczmy sobie, zerknijmy sobie w inny sposób. Zerknijmy sobie na wszystkie modele, które nam będą pokazywały w jednej tabeli wyliczenia tej akumulacji opadów. No i tutaj mamy dla Olsztyna, widzimy, że opady do... Od 12 do 13 może drobny deszcz popadać, ale to jest 6 do 8 mm i to widzi tak naprawdę model GFS. Swiss widzi opady od 14 do 16, tylko problem w tym, że widzi to tylko i wyłącznie ten jeden model numeryczny. Wszystkie inne nie widzą opadów do 17 czerwca. To jest Olsztyn. Weźmy sobie jeszcze Szczecin, Polska północno zachodnia. Zobaczmy, jak Szczecin będzie wyglądał pod tym kątem. No i tutaj, jeśli chodzi o Szczecin, to od 13 jakieś opady są widoczne. Od 13 różne modele zaczynają widzieć, czyli 13-15. Weźmy jeszcze Gorzów Wielkopolski. Zobaczmy, jak w Gorzowie Wielkopolskim będzie wyglądała sytuacja. No i też 13-14 jakieś opady deszczu, ale nieduże. I tu jest cały problem, że jeżeli te opady pojawią się w Polsce północnej, to nie będą one duże. One będą potrzebne jak najbardziej, ale to nie będą duże opady deszczu. Więc nadal będziemy mieli Polskę podzieloną na Polskę południową z większymi opadami deszczu i na Polskę północną, gdzie tych większych opadów deszczu nadal nie widać. Trzymamy rękę na pulsie, a Wy po prostu uważajcie na siebie i zwróćcie uwagę na to, co robią też inni. Dbajmy o środowisko, bo sytuacja nie jest ciekawa. Pozdrawiam.